Drodzy, dzisiaj mamy niedzielę, Dzień Pański, niedzielę palmową. Też ze sobą wziąłem taką palemkę malutką z oratorium. I zarazem mamy trzeci dzień naszych rekolekcji. Trochę może nam się smutno robić, ale zawsze możemy sobie do tego wracać. Drodzy, oddajmy ten dzień dzisiejszy Matce Bożej Czerwińskiej, Matce Bożej Pocieszenia. Będzie dobrze. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. A teraz, drodzy, zapraszamy Was do tego, aby się pomodlić dzisiaj o światło Ducha Świętego. Zaśpiewajmy zatem taką piosenkę, którą myślę też doskonale znacie. Z tyłu za mną jest tekst, gdyby ktoś potrzebował wsparcia. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyszli do Betfage na Górze Oliwnej. Wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebie z nią. Odwiążcie jej i przyprowadźcie do mnie, a gdyby wam kto co mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jakim Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebie i położyli ich na niej swe płaszcze. A on usiadł na nich, a ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili je na drodze.
a tłumy, które go poprzedzały, które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano, kto to jest? A tłumy odpowiadały, to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drogie dzieci, wszyscy drodzy, którzy razem spotykamy się w tą niedzielę palmową, by uczestniczyć w szczególnej liturgii. Zauważcie, kochani, że Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy, otoczony uczniami, otoczony rzeszą ludzi wołających z radością, proszących o to, by był ich królem i panem. Ale zauważcie, kochani, że w dzisiejszej liturgii są dwie Ewangelie. Oto za chwilę ci sami ludzie, którzy krzyczeli Hosanna i cieszyli się z przyjazdu Pana, wyciągną ręce w geście właśnie zdrady i osądu. Zobaczcie, jakie jest serce ludzkie. Tak bardzo zmienne, tak bardzo niestałe, bo między miłością a nienawiścią jest zawsze bardzo cienka granica. Ale chciałbym z wami, drogie dzieci, porozmawiać o czymś ważnym. Dlaczego Pan Jezus wybrał sobie osiołka, by wjechać do Jerozolimy? My znamy słynne osiołki, tego Pana znacie, to Pan ze Szreka, tak? Znamy również kłapouchego, z pięknego Puchatka, ale znamy też losy osiołków, które służyły przez wieki człowiekowi. Dlaczego więc Pan Jezus wybrał dzisiaj osiołka? Dlaczego na przykład nie wybrał pięknego konika, który byłby dużo szybszy, łatwiej by się było jechać i przede wszystkim, by jego ranga jako króla mogła wzrosnąć? Dlaczego nasz Pan Jezus nie wybrał sobie wielbłądzika? Przecież tam, na tym miejscu jest ich dużo. Wyobraźcie sobie Pana Jezusa na pięknym, ozdobionym wielbłądzie. Dlaczego Pan Jezus tego nie uczynił? Słyszeliśmy to dzisiejszej Ewangelii. Był sobie pewien prorok imieniem Zachariasz. Żył 600 lat temu, przed Panem Jezusem jeszcze, i pewnego razu mówi do niego Bóg. Zachariaszu! Nie, to tak nie mówi. Mówi do niego serce. Zachariaszu, w sercu jego. Ty jako kapłan, ty jako prorok, czyli mój wysłannik, zapisz. I słuchajcie, co zapisał sobie ten Zachariasz. Raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny jedzie na osiołku. Na ośrodku źrebicy oślicy, on zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegu rzeki, aż po krańce ziemi. Kochani, Zachariasz niewiele z tego zrozumiał, ale Pan powiedział, on zapisał. I oto do tego proroctwa odnosi się właśnie ten wjazd Pana do Jerozolimy. Wjeżdża na osiołku, pokornym bydlęciu, wjeżdża, aby spełnił się ten piękny sen dla ludzi przez wszystkie wieki, a dla Boga rzeczywistość. Pokój ludziom dobrej woli. Chcę wam powiedzieć, kochane dzieci, że osiołek jest zwierzęciem szczególnym w życiu Pana Jezusa. Pamiętacie? Był u jego początku. Kiedy Pan Jezus się narodził, to pierwszą rzeczą, co zobaczył obok rodziców, to tego sympatycznego kłapoucha. Pan Jezus bezpiecznie przenosił Matkę Bożą i z Józefem uciekali do Egiptu. Był obecny w różnych sytuacjach życia Pana Jezusa. Chcę wam powiedzieć, kochani, że pokora właśnie jest związana z tym zwierzęciem jako jego symbolem. Pracowity,
spokojny, chociaż może nieraz dla nas krnąbrny. I teraz chciałbym, kochane dzieci, zastanowić się razem z wami, co zrobić, by niedziela palmowa w naszych domach była niedzielą palmową. Byśmy tak jak ci mówili, Baruch haba beshem Adonai. Mamusiu, co to znaczy? Po hebrajsku ponoć błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Uwielbić Pana Jezusa. Dlatego też każdy z nas zostaje zaproszony do tego, by zrobić w swoim domku palmę osobiście wraz z rodziną. Można ją potem przysłać tutaj do nas na konkurs, ale dlaczego palmę? Zobaczcie, kochani, palma, którą my robimy, powstała od tej, która towarzyszyła Panu Jezusowi na Ziemi Świętej. To symbol życia, zawsze zielona. To symbol świątyni, były nią ozdobione mury. To przede wszystkim to, co piękne i szlachetne. To symbol, który w pierwszych wiekach chrześcijańskich był symbolem zwycięstwa nad śmiercią. W ręku męczeńskim widzimy często na rysunkach właśnie palmę. Ale przede wszystkim to gest palma w naszym ręku, który oznacza chcę czynić dobro. Dlatego obok tej palmy, którą zrobimy, zechcielibyśmy posłać w naszym domu, tak symbolicznie, tak w sercu, palenki dobrych uczynków, pokoju, który wnosi Chrystus. Tego wam i sobie życzę, głębokiego przeżycia wjazdu do naszego życia Pana Jezusa i okazji do tego, by to, co z męki płynie, było naszym udziałem. Szczęść Boże. A teraz, drogie dzieci, zaśpiewamy sobie piosenkę, którą myślę, że też doskonale znacie. Piosenkę pod tytułem Jesteś Królem, wyznając w ten sposób, że Pan Jezus jest Królem, Królem naszym, naszych rodzin, naszych domów, naszych serc. Ksiądz Patryk tutaj będzie pokazywał też razem z wami, mam nadzieję, zaangażujmy się wszyscy. Jesteś Królem, jesteś Królem. Ksiądz Patryk powiedział, że może komuś być smutno, ale spokojnie, coś wymyślimy. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się zobaczyć w realu. Jeśli by jednak tak nie nastąpiło, nie martwcie się, my was tak nie zostawimy. Także trzymajcie się wiernie. I teraz na koniec będziemy jeszcze śpiewali taką piosenkę, którą myślę, że też wszyscy doskonale znacie. Piosenka nosi tytuł Każdy może być święty. To piosenka, która zaprasza właśnie do tego, aby pójść drogą z Panem Jezusem i zostać tym, który jest święty, czyli tym, który jest bardzo blisko Boga, najbliżej jak to tylko możliwe.
mała reorganizacja jeszcze. Święty Janek Bosko nie miał łatwo, rusza i mógł być modlitwę jak trafę, dużo modlił się, stał się bardzo silny, radosny jak nikt inny. Każdy może być święty, jeśli tylko chce, mój przyjaciel jest. Jeśli tylko chce, więc bądźcie święci.